Czy masz świadomość? Na Zachodzie zainteresowanie zjawiskami metapsychologii, zwanej u nas parapsychologią, nie jest jakimś modnym hobby pewnych tylko jednostek czy grup amatorów, lecz bardzo poważnym problemem naukowym, zaprzątającym najtęższe umysły od lat przeszło 80. A ojciec Andrzej Czesław Klimuszko, moje widzenie świata, rok 1989. Intuicja, postrzeganie pozazmysłowe, psi, inteligencja paranormalna, postrzeganie wyższego stopnia, trzecie oko, szósta czakra, jakkolwiek to nazwiemy, są częścią naturalnego ludzkiego dziedzictwa. To wszystko tkwi w naszym genetycznym oprogramowaniu, gotowe do użycia na życzenie. Bell Ruff, naparstek, twój szósty zmysł. Wydawnictwo Jacka Santorskiego. W dniu tym otrzymałem od marszałka na pamiątkę fotografię z dedykacją. Panu Stefanowi Osowieckiemu na pamiątkę naszych rozmów w zrozumieniu tego, czego nie ma, a co jest. Trzeba przyznać, że marszałek Piłsudski ma wielki dar intuicji. Wierzy w świat niewidzialny, wierzy w przeczucia i bardzo się interesuje dziedziną psychiki ludzkiej. Stefan Osowiecki, świat mego ducha i wizję przyszłości. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Michał Reisner, członek zarządu Fundacji Remedium, zajmującej się postrzeganiem pozazmysłowym u dzieci. W ramach fundacji działa m.in. Akademia Postrzegania Pozazmysłowego dla Dzieci. Pan Michał jest współzałożycielem grupy na Facebooku Świat działa inaczej, przeznaczonej dla rodziców, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami w rozwijaniu postrzegania pozazmysłowego u swoich dzieci. Dzień dobry, panie Michale. Witam, panie Rafale, i witam słuchaczy. Panie Michale, czy szósty zmysł jest naturalnym darem, z którym rodzi się każdy z nas? No, takim darem jak wzrok, słuch, węch, smak i dotyk? Wie pan, no nie wiem, jak na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że to w ogóle pojęcie szósty zmysł jest błędne, tak? I od tego powinniśmy zacząć. Dlatego że ludzie mają pięć podstawowych zmysłów, tak? No wiadomo, że węch, smak, dotyk, słuch, wzrok. I tak naprawdę, jeżeli coś widzimy, jeżeli coś wąchamy, to my zyskujemy świadomość tego, co widzimy, tak? Zyskujemy świadomość tego, czy coś, czego dotknęliśmy, jest ciepłe, czy jest zimne i tak dalej. Ale wszystko to prowadzi do tego, że my jesteśmy świadomi tego. Więc na tym najwyższym poziomie jest świadomość, tak? I teraz te nasze narządy, jak nos czy wzrok, to są tacy pośrednicy, takie interfejsy, tak? A i tak po prostu chodzi o to, żeby nasza świadomość zyskała świadomość, że coś jest kwaśne, tak? Że coś jest kolorowe, że coś jest jasne czy ciemne. No i teraz, jeżeli my sięgamy z pominięciem tych podstawowych zmysłów, bo to są podstawowe, tak? Bo jeszcze mamy zmysł kierunku na przykład, zmysł napięcia mięśni, naukowcy dużo tego wymyślają. Jeżeli my pominiemy te nasze przyrządy, no to zostaje nam świadomość. Jeżeli my na przykład coś czujemy, jeżeli my coś widzimy, na przykład jakieś duchy widzimy, tak jak w filmie Szósty Zmysł to było pokazane, to tak naprawdę my to odbieramy bezpośrednio swoją świadomością. Nie ma tutaj jakiegoś organu pośredniego, czyli nie możemy mówić o żadnym zmyśle. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale zmysłami my nazywamy te organy pośredniczące pomiędzy otoczeniem a świadomością. Tak? Jeżeli my coś odbieramy swoją świadomością, to nie możemy mówić, że odbieramy to szóstym zmysłem. No tak się potocznie przyjęło, tak? Więc tak możemy to określać. No ale nie ma czegoś takiego jak szósty zmysł. A co jest w takim razie, panie Michale? No mamy świadomość po prostu, no bo człowiek to jest ciało, tak? I świadomość. No taki dualizm mamy, tak? Od Kartezjusza to się mocno rozpowszechniło, ale to było wymyślone no, jeszcze przed naszą erą. Ten dualizm był promowany. I my po prostu mamy świadomość, która jest połączona z naszym ciałem w jakiś sposób. No, naukowcy twierdzą, że to jest połączenie przez mózg,
A to jest pewna korelacja między świadomością a mózgiem, ale to nie jest tak, że mózg odpowiada za naszą świadomość, za myślenie, za pamięć, tak, za postrzeganie. To jest błędne rozumienie funkcjonowania człowieka. No i pan pyta, czy to jest dar naturalny, tak? No to jest dar naturalny, bo gdybyśmy nie korzystali ze świadomości swojej, czyli no już można powiedzieć tak potocznie nazywanego, potocznie szóstego zmysłu, tak? Jak to ludzie nazywają, to byśmy po prostu nie funkcjonowali. Byśmy nie funkcjonowali, bo na najwyższym poziomie zawsze jest zmysł. I no tutaj też to taki mi dobalić, wie pan, że szósty zmysł jest postrzegany jako możliwość odbierania czegoś. Ale my nie tylko możemy odbierać, my możemy także kreować rzeczywistość, która jest wokół nas. Czyli to jest taka komunikacja dwukierunkowa. Potocznie się myśli, że jeżeli my widzimy duchy, to my coś odbieramy, tak? Jeżeli mamy jakąś intuicję, żeby gdzieś nie jechać, czegoś nie robić, z kimś się nie spotykać, nie podpisywać jakiejś umowy, no to jest zmysł, który w jakimś stopniu ma każdy, ale to jest takie bardzo proste pojmowanie szóstego zmysłu, bo jeżeli my mamy połączenie z taką globalną świadomością, to możemy nie tylko czytać, ale możemy wpływać na to, co nas otacza. Czyli wie pan, trzeba by, zajmując się poważnie tym, bo ja się zajmuję tym zawodowo w tej chwili, ale zajmując się poważnie tym, my powinniśmy w ogóle przedefiniować te wszystkie pojęcia, bo one troszeczkę nam zaciemniają obraz. Super, super, że pan to wyjaśnił. A czym jest sensytywność? No sensytywność, wie pan, najprościej można powiedzieć, że jeżeli przyjmiemy taki model, że wszystko, co nas otacza, jest jakąś świadomością globalną, a ludzie nazywają to na przykład polem, tak? Różnie to można nazywać, ja nie będę się kłócił w tej chwili z nikim, to połączenie właśnie z tą świadomością globalną to jest ta sensytywność. Z tym, że ludzie do tej pory nie wiedzieli, jak to działa, jak to można praktycznie zastosować, jak to można udowodnić i skupiali się głównie na czytaniu informacji z tej globalnej świadomości czy z tego pola, czyli wie pan, przewidywanie przyszłości, tak? Przewidywanie zagrożeń, czytanie informacji o chorobach, poddawanie się różnego rodzaju kreacjom. Kreacjami są wszystkie zjawiska paranormalne, czyli na przykład możliwość lewitowania, możliwość telekinezy. To wszystko, co było związane z czytaniem, ludzie nazywali sensytywnością, a to pojęcie właśnie jest nie do końca precyzyjne, dlatego że to się wszystkim kojarzy z odbieraniem informacji, ale my możemy na ten świat otaczający nas wpływać. Tak jak mówiłem, telekineza na przykład, to A nie czym jest. jest telekineza? Proszę o wyjaśnienie słuchaczom. Wie pan, telekineza to jest przemieszczanie przedmiotów nawet niewolą, tak? Bo po prostu zdolność przemieszczania przedmiotów. Ja rozumiem, że my musimy tutaj na pewnym ogólnym poziomie o tym wszystkim mówić, ale w środowiskach naukowych, na przykład telekineza, czyli przemieszczenie na przykład szklanki, tak? Czy przemieszczenie ciężkich przedmiotów, tak jak to robił Sowiecki, on z tego słynął. Naukowcy myśleli, że to się odbywa za pomocą psychiki człowieka, tak? Nazwali to psychokinezą, co jest też pojęciem błędnym, dlatego że to się może dziać całkowicie poza naszą świadomością, poza naszą psychiką. Po prostu podpinamy się pod pewną kreację, która zakłada, że to jest możliwe i to się realizuje, to się manifestuje. No i ludzie, którzy mają to połączenie z tą świadomością globalną, czyli nazywamy ich sensytywnymi, mają w większym stopniu możliwość wpływania na otaczający nas świat i w niektórych przypadkach to się manifestuje do tego stopnia, że potrafią na przykład przesuwać szafy. A z Ja bym. historii takie osoby sensytywne, które no, mogą być znane szerokiej opinii publicznej, również naszym słuchaczom, to jakie to były osoby? No pan już tutaj wspomniał, ksiądz Klimuszko, tak? To był sławny osowiecki. Ludzie zakładają, że on zmarł w 1945 roku, to jest nieprawda, bo on zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1956. Czyli on nie został zabity, tylko sobie zawłaszczony, tak? Przez służby specjalne. No załóżmy, że to jest taka hipoteza, tak? Żeby nie było, że ja się upieram przy tym. No ale wie pan, w historii takich osób było bardzo dużo, bo to był Nostradamus, to była Joanna Dark. Ludzie, którzy mieli bardzo duży wpływ na rozwój cywilizacji, na historię, no ale osobami sensytywnymi, czyli takimi, które czytały sobie różne rzeczy, informacje, te, po które chciały sięgać, no to był Einstein na przykład, sławny Tesla. On się nawet przyznawał do tego, że on
jest osobą sensytywną, że on miał specjalne techniki medytacji, siadał sobie nad ranem, jak jeszcze nie był do końca wyspany, specjalnie wstawał niedospany, siadał w fotelu, zastanawiał się nad jakimś problemem, sobie go szczytywał z tej globalnej świadomości. I dużo osób się do tego przyznawało, że mają takie możliwości, na przykład Mendelejew. On twierdził, że ten układ okresowy pierwiastków mu się przyśnił. Tak? Bardzo dużo naukowców, ludzi u władzy, tak jak pan wspomniał, Piłsudski, on też był bardzo, bardzo sensytywny, nawet eksperymenty ze Sowieckim przeprowadzali, takie telepatyczne połączenia z dużym skutkiem. Tak? Także można się zastanowić, kto buduje ten świat, kto rządzi tym światem. Ja kiedyś takie założenie przyjąłem, że właśnie ludzie z sensytywnością, czyli jasnowidze, albo ludzie korzystający z jasnowidzów. Bo na przykład Hitler korzystał z jasnowidzów, tak? Stalin, wszyscy ludzie, no na wschodzie to do dzisiaj jest praktykowane, że każdy tam jakiś władca większego kraju ma swojego jasnowidza. Także ta cała historia Ziemi właściwie opiera się na sensytywności podwyższonej i na jasnowidzeniu. No właśnie, pan wspomniał o tym, że na wschodzie jest to wykorzystywane, to zjawisko przez ci ludzi sensytywni, przez władzę. Ja z kolei od znajomego ostatnio usłyszałem, że większość służb dużych mocarstw, mniejszych państw, wojska tych państw, służby specjalne korzystają z ludzi sensytywnych. Co pan na to? No to jest oczywiście prawda. Te przypadki były opisywane już dziesiątki lat temu. Filmy były dokumentalne na ten temat. W Rosji to było bardzo powszechne. Później w okresie zimnej wojny przyłączyły się do tego Stany Zjednoczone. Bardzo znane są te programy jak Stargate na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie miliony dolarów władowano w to. Rzekomo w latach 80. zaprzestano tych projektów, ale to są bzdury wszystko, tak? I my zajmujemy się zawodowo widzeniem pozazmysłowym, wiemy jak to działa, jak to rozwijać, jak tym sterować. I wie pan, muszę powiedzieć, że te materiały, które są dostępne powszechnie w jakichś książkach, odtajnionych aktach CIA, które są też dostępne w internecie, to wszystko są bzdury po to, żeby zaciemnić obraz tego wszystkiego, tak? Nawet oni się o prawdziwą naturę tego wszystkiego nawet się nie ocierają. A o jakim filmie dokumentalnym pan wspomniał? Teraz panu Pamiętam. nie powiem panu teraz tytułu, dlatego że ja byłem młodym człowiekiem, tak? Aha. To były lata 70., 80., gdy ja to oglądałem, te filmy dokumentalne. One później, na przykład jak, no ale to każdy sobie może sobie to wygooglować, bo jeszcze gdzieś tam w internecie pewnie krążą. Była taka sławna ekstrasensoryczka Kołagina, ona nawet potrafiła serce więźniów zatrzymać, tak, w ramach eksperymentów. I Rosjanie się kiedyś tym chwalili. Nie wiem dlaczego, ale tutaj od roku 2000 tych filmów z Rosji jest coraz mniej, tak? Jakoś jak ten temat jakoś jest pomijany. Nie wiem dlaczego, ale w wojsku te eksperymenty do dzisiaj są wykorzystywane, tak jak pan mówi, przez różne służby. Ciekawe, czy przez polskie, zakładam, że nie, bo nawet się zwracałem do polskich służb specjalnych, do jednostek specjalnych z ofertą pomocy im, tak? Milczą. Gdyby się tym zajmowali, to chociaż chcieliby wiedzieć, czym my się zajmujemy, co my umiemy, tak? Co my wiemy na ten temat. Mogliby dla swojego bezpieczeństwa to zbadać albo z ciekawości, oni tego nie robią. Czyli ja zakładam, że w Polsce ten temat nie istnieje. A my w Akademii, żeby słuchacze wiedzieli, dlaczego ja o tym mówię, mówię pan, my w Akademii mamy wiele eksperymentów dotyczących różnych dziedzin życia, między innymi wojskowości. I pokazujemy na filmach, jak dzieci potrafią zamkniętymi oczami strzelać do celu. Na przykład idą przez las, w lesie mają powieszone kartki. Na jednej karcie jest przestępca, na drugiej karcie jest matka z dzieckiem. I dziecko z zasłoniętymi oczami musi zidentyfikować, czy to jest przeciwnik, czy to jest cywil, i strzelić do wroga, tak? I dzieci to robią perfekcyjnie, celując między oczy, tak? Zasłoniętymi oczami. I skoro my bez treningu potrafimy takie dzieci, wie pan, no pokazać, że dzieci to umieją po prostu, bo często było w akademii, tak, stacjonarnej akademii, którą prowadziliśmy do końca 2023 roku, to wie pan, dzieci przychodziły na pierwsze zajęcia, dawaliśmy im pistoleciki na nerfy, one sobie strzelały, tak, do wroga, pomijały cywilów. Jak to jest możliwe, że my potrafimy uruchomić to u dzieci, które pierwszy raz są na zajęciach, a to jest temat tabu w Polsce. To co potrafią służby specjalne zagraniczne, tak?
pokazywaliśmy, że można powiedzieć dziecku, że nie potrafi oderwać nogi od ziemi, i dziecko nie potrafiło oderwać nogi od ziemi. Jak pokazywałem też ludziom, że można powiedzieć, że strzel do samego siebie albo wypuść pistolet, dziecko to robiło całkowicie bezwolnie, tak? Wycelowało w siebie i strzelało do siebie. I to pokazywaliśmy po to, żeby ludzie sobie zdali sprawę z tego, gdzie jest wiedza w Polsce na ten temat. Nie ma. A to pewnie do tego jeszcze przejdziemy dalej. A jakie są badania naukowe potwierdzające postrzeganie pozazmysłowe i to wszystko, o czym pan mówi? Wie pan co, ja no tutaj troszeczkę prowokuję w tym pana, w tej rozmowie z panem, tak, bo bez przerwy coś mówię na nie, ale jeśli chodzi o badania naukowe, to ja uważam, że tych badań naukowych jest bardzo dużo, jeśli chodzi o nawet sensowne jakieś badania, które dowodzą czegoś, wyniki są utajniane według mnie, tak, bo to jest bardzo proste do zbadania, do pokazania. No my pokazujemy dziesiątki dzieci w internecie, które z zamkniętymi oczami wykonują różne rzeczy. Jest firma Zeonaugen w Niemczech, która robi to od 10 lat, pełno filmików jest w internecie. Jest Mark Komisarow, Rosjanin z pochodzenia, który 20 lat to robi. Jest pełno filmików jego w internecie. To jest Rosjanin z pochodzenia, który mieszka w Stanach Zjednoczonych. I wie pan, świat nauki na ten temat milczy. Więc ja myślę, że to nie jest tak, jak się powszechnie uważa, że nauka się tym nie zajmuje. Ja uważam, że nauka się tym zajmuje, tylko że wyniki badań są utajniane, tak? A do publicznej wiadomości przedostają się wyniki, które są po prostu bezsensowne. Powiem panu dlaczego. Bo jak dzieci widzą bez wzroku coś, to mózg się burzy, tak w skrócie powiem, że mózg się burzy i próbuje wykreować jakieś impulsy, tak, elektryczne, które powinny być. A to w nerwie wzrokowym, a to w innej części mózgu. Tak jak sobie to naukowcy powymyślali, stworzyli taką mapę i mózg się gubi i mózg źle kreuje te impulsy. Dlatego dzieci przy wykonywaniu tych ćwiczeń, one wykonują różne dziwne miny, albo oczy je zaczynają swędzić na początku, albo na przykład spłyca się oddech, tak? Bo mózg źle steruje organizmem. No i naukowcy niemieccy się wzięli za badanie takich dzieci, no i podłączyli do jakiejś maszyny i stwierdzili, że impulsy elektryczne są kreowane w okolicach karku. No i taki wniosek naukowiec wysnuł, opublikował to, że karg odpowiada za widzenie pozazmysłowe. No wie pan, to jest bzdura totalna, bo jak weźmie inne dzieci, no to będzie miał to kreowane w innych częściach mózgu, tak? Więc wie pan, do opinii publicznej przedostają się bezsensowne wnioski z badań. A skąd się to bierze, że właśnie dzieci mają takie zdolności, a dorośli już w mniejszym stopniu, albo w ogóle nie w sposób niezauważalny? Wie pan, co to jest? Tak, no tutaj plastyczność mózgu za to odpowiada. No ten światopogląd, który nam jest narzucany w szkole, blokuje trochę. Ludzie myślą, że to jest niemożliwe, tak, że to nie powinno być możliwe i to ich trochę blokuje, bo wiara w to, że to jest możliwe, powoduje, że to w ogóle dzieci robią. I nie tylko wiara samego dziecka, ale także instruktora, który stoi obok. On musi być święcie przekonany, że to jest proste i możliwe. I my tego uczymy właśnie na kursach instruktorów. Nie jakaś specjalna wiedza, tylko to przekonanie, że to jest proste i możliwe. I dzieci uruchamiane są od ręki przez naszych instruktorów. Więc ten światopogląd to jest pierwsza sprawa. Ale jest jeszcze druga sprawa, czyli wolna wola. Dzieci podczas tych ćwiczeń często podlegają takiej kreacji zewnętrznej, czyli taka globalna świadomość jakby kreuje te dzieci. One robią to bezwolnie i mają na tyle słabą wolę, że się poddają temu. Dam panu przykład tutaj z tym strzelaniem do samego siebie. No załóżmy, moja córka, gdy miała 8 lat, ja mówiłem do niej, nie możesz oddychać, i ona by się udusiła, gdybym jej nie pozwolił, tak? Ale nie jakieś specjalne techniki, tylko po prostu ona jest bardzo sensytywna, jestem osobą sensytywną. Ja mówię, wiesz co, nie możesz oddychać. I ona nie mogła oddychać. Jak ja mówię, nie możesz jeść, to ona nie potrafiła ust otworzyć. A jak ona dorastała, czyli miała już 9-10 lat, no to te eksperymenty wychodziły nam sporadycznie. A w tej chwili ona ma tak silną wolę, tak? Taką silną osobowość, że ja mówię do niej, nie możesz oderwać nogi od ziemi. Ona mówi nie i podskakuje, tak? Czyli jej wolna wola jest na tyle silna, że ona się przeciwstawia temu, co ja chcę. No i to działa właśnie, ten mechanizm działa też u dzieci. One nie mają silnej woli, przychodzą na zajęcia, my mówimy, pozbieraj kostki zasłoniętymi oczami i dziecko to zbiera. Tak?
Także takie dwa elementy, silna wola i po prostu ta światopogląd nasz, tak, to co jest zabijane w szkołach. W szkołach mówimy, jak ten świat działa, i później nikt nie musi dziecku mówić, że nie można widzieć bez wzroku. Dziecko po prostu ucząc się, jak ten świat działa, tak, samo sobie kombinuje, no, jak bez wzroku można widzieć, bez uszu można słyszeć. Tak? To jest raczej niemożliwe. Ja na chwilę wrócę do tych wątków naukowych. Tutaj Państwu się przyznam, jakiś czas temu trafiłem na książkę Stara sztuka uzdrawiania. Ona w Polsce została wydana przez PWN w 1987 roku. Wcześniej, zaraz, czy ja dobrze mówię, bo to było 1987, to było zagraniczne wydanie, ale w latach 90. I przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Później już kolejne wydanie tej książki nie ukazało się w PWN-ie, tylko w wydawnictwie Medium. Z kolei ta książka, Twój szósty zmysł, niezależnie co myślimy o tytule, jak pan Michale mówi, że tytuł jest błędny, czy to nie powinno tak wyglądać. Okej. Natomiast ta książka z kolei była wydana, ja to specjalnie podkreśliłem, przez wydawnictwo Jacek Santorski Spółka. Jacek Santorski jest na w takim świecie biznesu w Polsce rozpoznawalne. Państwu bardzo polecam te książki. One faktycznie, może w innym języku, w innym odcieniach, czy pod innym kątem, opowiadają o tym, o czym panie Michale opowiada. Natomiast fakt faktem, żeby dzisiaj poczytać o tym w jakiejś książce, o tym, o czym pan mówi, w książce, które wydałoby na przykład chociażby renomowane wydawnictwo PWN, jest bardzo trudno. Ta wiedza, jakby trudno powiedzieć, z jakichś przyczyn po prostu jej nie ma. Natomiast, tak jak pan sam słusznie zauważył, są konkretne obrazy, filmiki, filmy na YouTubie. Bardzo Państwu tutaj polecam tą grupę, o której wspomniałem, której założycielem jest dzisiejszy nasz gość, Świat działa inaczej. No i tam, oglądając, jak te dzieci, różne dzieci, bo to na tych filmach są nie tylko dzieci naszego gościa, ale też różne filmy są przesyłane przez użytkowników internetu, no widać, że coś jest na rzeczy. A co się stało, panie Michale, że pan zainteresował się tym tematem? Wie pan co, ja od dzieciństwa miałem różnego rodzaju przygody paranormalne. Na przykład przywoływanie psa myślą, wyginanie łyżeczek, praca w zwolnionym tempie jako prekognicja. Mi nigdy nic nie spadło, ja to potrafiłem złapać. To wszystko się działo w zwolnionym tempie. No, czytanie myśli ludzi, rewelacyjna pamięć taka, że potrafiłem dziesiątki filmów na przykład znać słowo w słowo, scena po scenie. Takie typowe cechy ludzi sensytywnych. Ale ja się tym nie interesowałem. Jako młody chłopak mówiłem o tym rodzicom, ale nikt na to nie zwracał uwagi, tak? Miałem takie szczęście, że nie byłem wyzywany i nie byłem określany jako nienormalny, tylko po prostu byłem ignorowany, tak? Bo najmłodszy z czwórki dzieci, ja pokazuję rodzicom, zobaczcie, wygięłam łyżeczkę, nie? A oni, dobra, dobra. No i tam robią swoje, czyli ignorancja totalna. I nie miałem z tego tytułu problemów. No i później, jak zacząłem programować, siedziałem przy komputerze 10-12 godzin dziennie przez całe życie Bo pan jako rozumie, programista. przepraszam, wtrącę się, pan jest z zawodu informatykiem, tak? Programistą. Programistą. Programistą baz danych. No, informatyk i programista trochę dwie różne rzeczy, ale w każdym razie no, siedziałem i przy tym komputerze i nie zajmowałem się tymi swoimi zdolnościami, wie pan, tylko jako młody dzieciak coś tam próbowaliśmy z braćmi, z kolegami robić. No i w roku 2019, w grudniu, okazało się, że moja córka rozmawia sobie z braciszkiem. Braciszek miał wtedy, Oliver miał 5 lat, a córka 8, Letycja. I sobie rozmawia z braciszkiem i układa sobie klocki. Tylko żona patrzy w jego kierunku, w bok, a tutaj wyjmuje z kupki klocki odpowiedniego koloru, odpowiedniego kształtu i sobie buduje. Ja na to patrzę i mówię, no jak? No przecież ona nie patrzy, co na tej kupce leży nawet.
czyli tak jakby były dwie Letycje. I ja się tym zainteresowałem, ponieważ interesowałem się tym w młodości. Jeszcze jako 15-16-latek robiliśmy takie z kolegami eksperymenty różne, że chowaliśmy do kopert różne napisy i trzeba było zgadywać, co tam jest napisane albo narysowane. No się tym fascynowałem jako młody człowiek. No później tego zaniechałem. No ale tutaj mi się przypomniało nagle te moje zainteresowania i zdolności, jak zobaczyłem Letycję. I się okazało, że zaczęliśmy robić eksperymenty i się okazało, że ona potrafi wszystko robić. Ona potrafi klocki według kolorów dzielić, potrafi kartki, napisy na kartkach czytać. Była perfekcyjna w tym. Testowaliśmy młodszego Olivera i się okazało, że Oliver nic nie potrafi. No ale po 2 tygodniach, jak Oliver zobaczył, co potrafi siostra, stał się zazdrosny i się okazało, że robi to samo i nawet ją przerósł. No i tak no, postanowiłem zbadać, jak to wszystko działa, bo wcześniej byłem z tym sam, a teraz miałem dzieci. No i te moje króliczki doświadczalne zacząłem testować, ale wszystko w formie zabaw. Nakręciliśmy ponad 600 filmów w domu. No i tak się zaczęła nasza przygoda z tymi, z widzeniem pozazmysłowym u dzieci. A jakby właśnie to przybliżył Pan mocniej ten termin widzenie pozazmysłowe. Wie pan co, jeżeli my zyskujemy na przykład świadomość czegoś w jakiś sposób, tak, albo widzimy obraz swoją świadomością, albo mamy świadomość, co przed nami stoi, albo w którym miejscu stoi, czyli zastępujemy po prostu normalny wzrok swoją czystą świadomością, to wtedy mówimy o widzeniu pozazmysłowym, tak? Czyli po prostu tak jakbyśmy coś widzieli, tylko ja podkreślam, my nie musimy tego widzieć. My na przykład możemy przed dzieckiem postawić jakiś na przykład czajnik, jakiś przedmiot, którego dziecko wcześniej nie widziało, a dziecko zasłoniętymi oczami opisuje cechy tego przedmiotu, mówi, co to jest, do czego to służy, tak? Tak jakby korzystało ze wzroku. No jeżeli my sięgamy swoją świadomością po jakieś informacje, po które musielibyśmy normalnie sięgnąć za pomocą wzroku, to wtedy takie zjawisko nazywamy widzeniem pozazmysłowym. To jest kluczowe to słowo widzieć, tak? Bo wie pan, formy sięgania po informacje są różne, bo widzieć obrazy, albo można na przykład coś czuć, to wtedy mówimy o jasnoczuciu, tak? Że my odczuwamy kogoś ból, boli nas to, co boli kolegę na przykład stojącego obok, wtedy mówimy o jasnoczuciu, tak? Jeżeli przewidujemy jakieś zdarzenia, jesteśmy świadomi czegoś, że to się wydarzy w przyszłości, no to mówimy o prekognicji. Jeżeli nasza świadomość funkcjonuje tak, że zastępuje nam wzrok, to mówimy o widzeniu pozazmysłowym. Czyli to słowo postrzeganie pozazmysłowe jest bardzo szerokie, a z niego możemy właśnie takie poddziedziny, jakby podkategorie wydzielić, jak na przykład prekognicja, tak? Czyli widzenie pozazmysłowe. To jest taka podkategoria postrzegania pozazmysłowego. Czyli w skrócie tego naszego szóstego zmysłu, tak? A jak reagują rodzice dzieci, którzy no mają kontakt z Państwa Akademią Postrzegania Pozazmysłowego? Co się w ogóle dzieje w ramach tej akademii? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Wie pan, w ramach Akademii prowadziliśmy w 2023 roku zajęcia stacjonarne w Siebulicach koło Wałbrzycha. Tam aktywowaliśmy około 40 dzieci i mieliśmy 100% skuteczność, czyli każde dziecko, które przychodziło na te zajęcia, wykonywało te ćwiczenia. I od tych rodziców zaczynając, to tutaj już pan, pierwsze zdziwienie, jakie nasze było, to jest to, że ci rodzice chodzili na te zajęcia, byli zafascynowani tym, co dzieci robią. Oni byli na tyle otwarci, że przychodzili i chcieli, żeby ich dzieci różne rzeczy robiły, ćwiczyły, tak? I dzieci czytały z kartek na przykład, jakieś napisy, rysuneczki sobie odczytywały, opisywały przedmioty zamkniętymi oczami, a rodzice, którzy przychodzili do akademii, nie zadawali nam żadnych pytań. Nic, kompletnie. Wie pan, jak można przez rok
tyle osób i nikt o nic nie pyta, do czego to służy, jak to działa, jak to można wykorzystać, nic. Przychodzili, ze zdziwieniem obserwowali to, co robimy, później wychodzili i zapominali o tym, nawet w domu nie ćwiczyli. Czyli rodzice, którzy powinni być otwarci, bo przecież swoje dzieci na zajęcia przyprowadzają, tak? Nie wiedzieli, o co pytać, nie byli zainteresowani jakimiś wyjaśnieniami. Nas to szokowało. No i jest jeszcze druga grupa rodziców, czyli tacy, którzy w ogóle uciekają od tego tematu, boją się takiego tematu, bo ich dzieci na przykład widzą duchy. Mieliśmy taki przypadek ostatnio, że przyszedł do nas na kurs bardzo fajny człowiek, na kurs instruktorów widzenia pozazmysłowego u dzieci, tak? I on już troszeczkę poczytał te nasze wykłady i był na spływie kajakowym, pozdrawiam go, jeśli będzie tego słuchał, był na spływie kajakowym z jakąś panią, która opowiadała, że dziecko widzi duchy, że ma jakieś tam problemy, koszmary senne. A on już się na tym temacie zna, wie, że dziecko się podpina pod takie kreacje i wie, co z tym zrobić. Bardzo prosto może tej kobiecie pomóc. A ona powiedziała, że ona tego nie chce, po prostu bała się tematu i mówiła, nie chcę o tym słuchać, nie chcę o tym mówić. Czyli druga grupa rodziców to są tacy, którzy po prostu boją się tematu i uciekają od tematu. Pomimo tego, że ich dzieci mają problemy i można by im było łatwo pomóc. To są takie dwie podstawowe grupy, tak? Zainteresowanych i ludzi, którzy się boją. A z czego Pana zdaniem wynika fakt, że tak trudno przebić się z tym tematem do, nie wiem, różnych instytucji publicznych, do debaty publicznej, do szerszej świadomości? Pytam w kontekście też informacji, które mam z Pana filmów na YouTubie, gdzie Pan opowiada o tym, jak jednak to syzyfowa praca, którą Państwo robicie, jak pod górkę macie. No tak, może w skrócie powiem słuchaczom, że my próbowaliśmy dotrzeć do różnych naukowców, do różnych instytucji, do Polskiej Akademii Nauk, tak, do Instytutu Nęckiego, do różnych uczelni, ale też znanych fizyków, tak, lekarzy, do stowarzyszeń zajmujących się widzeniem, tak, bo można rehabilitować wzrok dzięki tym metodom, nikt się tym nie interesuje. Po prostu temat jest tak wypierany przez media, bo tak jak pan powiedział tutaj, że w ostatnich latach no tego się nie słyszy się o tych zjawiskach. Kiedyś media były bardziej otwarte. To ciekawe, bo państwowe media jeszcze za komuny były bardziej otwarte niż teraz na No te właśnie. zjawiska. Tak. I ja mam tylko takie doświadczenia, wie pan, z kontaktów osobistych z ludźmi. Często jest tak, że oni się boją ośmieszenia w pracy. Nie ma tutaj żadnego spisku, wie pan, międzynarodowy spisek, polski spisek, nie ma czegoś takiego. Różni ludzie kierują się różnymi rzeczami, na przykład jakiś naukowiec się z nami umówił, bardzo znany fizyk z Warszawy, z uniwersytetu. Później porozmawiał z jakimś kolegą i ten kolega mu mówi, no co ty idiotą jesteś, przecież to jest jakiś przekręt, tak? No i to są takie różne, wie pan, ludzie, w ogóle znajomy mi powiedział tak, panie Michale, mówi tak, przecież to system to wszystko blokuje, bo taki naukowiec, on musi mieć pieniądze na życie. I on, żeby mieć te pieniądze na życie, musi dostawać granty, tak? I jeżeli on złoży wniosek o badanie tych zjawisk, to kto mu przydzieli grant? Kto mu da finansowanie na to? Przecież jeżeli ktoś by mu dał finansowanie na zjawiska, które są nieuznawane przez naukę, to zaraz by poleciał ze stanowiska, tak? Dlaczego marnujecie pieniądze unijne? Dlaczego marnujecie... Więc to jest pełno takich różnych zależności. Ja się zwróciłem do człowieka, który pracuje na uczelni w Krakowie i zajmuje się przywracaniem świadomości ludziom po ciężkich urazach mózgu. I ja do niego mówię, że rozmawiałem przez telefon, napisałem maila, rozmawiałem też przez telefon i mówię, że my mu możemy pomóc zrozumieć, jak działa świadomość człowieka. A wie pan, co on powiedział? On powiedział, że nie ma czasu na to, bo ma tyle po prostu projektów na głowie, tyle ma potwieranych projektów, że on nie ma czasu na to. No i ci ludzie, ja go nie krytykuję, bo jeżeli on chce żyć, a pieniądze na te projekty nie są zbyt duże, no to on musi kilka projektów naraz prowadzić, żeby po prostu móc funkcjonować, tak? Nikt mu nie da pieniędzy na projekt związany z widzeniem pozazmysłowym nieuznawanym. Ale w tej chwili to się zmienia, bo my pokazujemy w internecie dziesiątki dzieci na różnych kanałach. Pokazujemy z tej akademii stacjonarnej relacje, jak różne dzieci robiły ćwiczenia z zamkniętymi oczami, jak przyszedł 5-letni Filipek i wszystko bezbłędnie robił bez żadnego treningu. Pokazujemy na tej grupie zamkniętej na Facebooku, o której pan wspomniał, dzieci i rodziców, jak ćwiczą.
Pokazujemy moje dzieci, jak są perfekcyjne w tym wszystkim. Teraz jeszcze będziemy uruchamiać w listopadzie takie wielkie spotkanie, gdzie dziesiątki dzieci pokażemy. Taki dzień dziecka, remedium, wie pan. Pokażemy dziesiątki dzieci na jednej hali sportowej, jak ćwiczą. I już się tego pod dywan nie da zamiatać. No tak, faktycznie, już się wtedy pod dywan tego nie da zamiatać. Ja powiem szczerze, że najmocniej, jak gdzieś pół roku temu natknąłem się przez przypadek w internetach na Państwa kanał, na Państwa grupę, to mnie najmocniej zelektryzowało no, takie coś, co mnie męczy od lat, z czym mam ogromne wyzwanie i cały czas nie potrafię sobie z nim poradzić, to znaczy wada wzroku. Ja akurat jestem krótkowidzem, minus 4,5. Od dzieciństwa lekarze i cała medycyna, oczywiście okuliści, mi mówili, że no, trzeba nosić okulary, później te okulary, ich szkła były coraz większe. Ja oczywiście swoją drogą wiązałem to z tym, że dużo czytałem od zawsze, dużo się uczyłem, dużo sięczałem nad książkami. Tak mi zostało zresztą do dzisiaj, że tych książek mamy w domu bardzo dużo. Natomiast jakieś kilka lat temu natknąłem się jednak na jakieś inne spojrzenie na uzdrowienie oczu, to znaczy nie na drogę, która polega na tym, że nosimy okulary całe życie i nic na to się nie poradzi, ewentualnie można je tam zwiększać i chodzić trzeba do okulisty regularnie, ale na jakieś kwestie dotyczące inny scenariusz, który odkryłem, to kwestie dotyczące czy sposoby, w ramach których ćwiczymy te oczy, ćwiczymy je jako mięśnie oczne wokół oka, wokół gałek ocznych. Ćwiczymy tak jak każde inne mięśnie, no że okulary są taką protezą, takimi kulami, takim wózkiem inwalidzkim dla oczu. No i ta metafora do mnie trafiła. Ja przez jakiś czas, tu też przyznaję się szczerze, że no nie miałem jakiejś żelaznej dyscypliny, ale do dzisiaj jakoś ćwiczę te oczy, ale nie ma tutaj za dużo efektów. I wracając tutaj do Państwa, i to, co przed chwilą Pan sam powiedział, że te oczy mogą być w jakiś sposób uzdrowione, to co Pan w takim przypadku konkretnym, że mamy epidemię krótkowzroczności na całym świecie, to jest właściwie już pandemia, jest po prostu w związku z ekranami, ze smartfonami, lawinowo przyrasta, również dzieci, które te wady wzroku już mają często do końca życia. Co pan by odpowiedział, jakby to pan skomentował, co można tutaj takiego konkretnego na tym przykładzie zrobić, biorąc pod uwagę pana doświadczenia, wiedzę, informacje? No, tutaj pan mi problemów narobił, dlatego że dużą wagę przywiązujemy do tego tematu właśnie i zajmujemy się tym, więc mógłbym 2 godziny o tym opowiadać. Ja powiem tylko w skrócie, że zwracaliśmy się do różnych instytucji w Polsce z możliwością współpracy, do różnych ośrodków dla niewidomych, do Polskiego Związku Niewidomych. Nikt nie jest zainteresowany tą współpracą. Nawet sami niewidomi nie są zainteresowani tą współpracą, bo myślą, że to jest jakaś czarna magia, wie pan. Jak zwracaliśmy się nawet bezpośrednio do rodziców dzieci niewidomych. No ale w tej chwili nam się udało poprzez te różne filmiki w internecie dotrzeć do kilku niewidomych i próbujemy ich rehabilitować. Ja może, żeby pokazać możliwości, to powiem tak, że mój syn potrafi wchodzić do pomieszczenia i on opisuje to pomieszczenie zasłoniętymi oczami, ma maskę z tekturki na oczach, tak jakby po prostu normalnie widział, czyli kolory, kształty, wszystko i on nie widzi różnicy między tym, czy widzi wzrokiem, czy widzi za pomocą wzroku, czy widzi za pomocą świadomości. I to pokazuje, jak działa świadomość człowieka. To jest w ogóle taki klucz do zrozumienia, jak działa świadomość, tak?
bo jeżeli dziecko potrafi widzieć bez tego zmysłu, tak, którym są oczy, ten, później ten nerw wzrokowy, jeżeli można to pominąć, to powstaje pytanie, jak działa świadomość człowieka. Tak? No my akurat wiemy, jak działa świadomość człowieka, ale nie będę na ten temat wykładu to robił. W każdym razie my uczymy dzieci pomijać to. I taki ciekawy eksperyment prowadziliśmy, że pojechaliśmy na osiedle, którego dzieci nie znają. Mówię o moich dzieciach tutaj akurat. Letycja i Oliver. I ja mówię tak, dobra, załóżcie maski i będziecie opisywać, co my mijamy. Specjalnie wziąłem osiedle, na którym oni nigdy nie byli, żeby nie było, że korzystają z pamięci. No jechaliśmy sobie około 10 minut i oni opisywali w szczegółach. Tu jest dom czerwony, tu jest pies, tu jest coś tam. Zasłoniętymi oczami, tak? Widzieli normalnie i w takim tempie, jak ja jechałem, wszystko opisywali. Jak Oliver powiedział, że już się zmęczył, zatrzymałem samochód, on mówi, tata, ja widzę dwa obrazy, tak? I ja mówię, dobrze, zaraz ci przejdzie, tak? Bo on widzi dwa obrazy, no trochę jak jasnowidz, że te obrazy są przesunięte w fazie, tak? One się na siebie nie nakładają. No i to gdzieś tak po kilkunastu sekundach te obrazy mu się z powrotem nakładają. Czyli on korzystał z takiej metody, że widzi swoją świadomością z wykorzystaniem wzroku i bez wykorzystania wzroku, tak? Samą świadomością odbierał otoczenie, jak miał maskę, a jak zdjął maskę, to zaczął widzieć z wykorzystaniem wzroku, czyli taki celownik, można powiedzieć. I to jest klucz do zrozumienia tego, jak można rehabilitować wzrok. I my tego uczymy, bo w tej chwili prowadzimy kilku niewidomych i uczymy czegoś takiego, żeby oni sobie za pomocą tych zabaw, takich zabaw, jak dzieci u nas w akademii robiły, czyli segregują sobie kolory klocków, rysują sobie coś, tak? Próbują opisywać przedmioty. My w ten sposób gimnastykujemy tę naszą świadomość. I wiele dzieci dochodzi do takiego poziomu, że zaczyna normalnie widzieć obraz. I ten obraz, który widzą dzieci, u osób, które mają zaburzenia wzroku, może być takim wspomagaczem. No i tutaj jako przykład podam pana Krzysztofa. Udało nam się 4 zajęcia zrobić w jednym kole Polskiego Związku Niewidomych, gdzie pan Krzysztof, dorosły już człowiek, na jedno oko miał tylko postrzeganie światła, a na drugie oko miał widzenie tunelowe, jak on to określał, około 30 stopni kąt, tak? Czyli widział tylko tak do przodu, to co było po bokach już nie widział. I wtedy Natali się wzięła za ćwiczenia z panem Krzysztofem, moja córka, która założyła Polską Akademię Postrzegania Pozazmysłowego i fundację. Ona się wzięła za ćwiczenia i po 4 ćwiczeniach pan Krzysztof mówił, że jemu się ten wzrok, poszerza mu się kąt widzenia, i że robili takie ćwiczenie, że pan Krzysztof wchodził do pomieszczenia, córka mu tam ukrywała różne przedmioty, a on z zasłoniętymi oczami, żeby nie było, że te szczątki wzroku jeszcze mu pomagają, dodatkowo zasłoniętymi oczami te przedmioty znajdował w tym pomieszczeniu. Tak? I tutaj mamy do czynienia z takimi dwoma elementami, jeśli chodzi o rehabilitację wzroku. Pierwsze to jest, że czytanie świadomością, które rozwijamy, łączy się z widzeniem normalnym i je wspomaga. Tak? Mówię tu o osobach, które mają wady wzroku. I człowiek później traci już kontrolę nad tym, czy on widzi swoją świadomością, czy widzi normalnym wzrokiem. Czyli po prostu w ten sposób przywracamy wzrok. Mamy człowieka, którego uczymy, masażysty, bardzo fajnego człowieka, którego uczymy widzenia pozazmysłowego i on no, kilka tygodni już ćwiczy, ale mało ćwiczy, bo nie ma z kim ćwiczyć. Sam mieszka i tylko czasami prosi, jak ktoś przyjdzie do niego do domu, to prosi, żeby z nim poćwiczył właśnie to widzenie pozazmysłowe właśnie w formie zabaw. I on ma takie incydenty, że zaczyna kątem oka już widzieć jakieś światło, jakieś obrazy i ma takie przebłyski, że przez sekundę na przykład potrafi widzieć, co jest wokół niego. Na przykład jak idzie na papierosa, to widzi ramę wokół okna, tak? Albo widzi tylko papierosa, który trzyma w ręce. I on mówi, że to są takie przebłyski, tak? Zwykłe zabawy, zwykłe ćwiczenia do tego doprowadziły. I teraz widzenie pozazmysłowe i łączenie tego z widzeniem normalnym albo w ogóle widzenie typowo, bo jak ktoś nie ma na przykład gałek ocznych, tak, to my mu wzroku nie przywrócimy, my go możemy nauczyć widzieć tylko pozazmysłowo i to jest możliwe. Ale jeszcze jest taki mechanizm, o którym mówiłem już wcześniej panu, że mózg stara się wykreować sygnały, których nie ma. Tak? I mieliśmy taką panią, przyjechała do nas z mężem niedawno, która nie ma problemów jakichś takich fizycznych, żeby nie widzieć, to jest na innym tle, nie będę wnikał, ale chodzi o to, że jeżeli ona będzie wykonywać te ćwiczenia z widzenia pozazmysłowego, to mózg stara się wykreować impulsy, które powinny być, a ich nie ma. U wielu dzieci powoduje to na początku szczypanie oczu, tak? Bo te impulsy są przez nerw wzrokowy jakieś tam kierowane. I niech pan zwróci uwagę, że mózg na zasadzie takiej stymulacji
wytwarza impuls w nerwie wzrokowym i pobudza ten nerw do regeneracji, do działania, tak? Czyli sam mózg po prostu, buntując się, no jak, skąd ty wiesz, jak to wygląda, skąd ty wiesz, jaki to jest kolor, stara się nadrobić te swoje zaległości i prowadzi do rehabilitacji ludzi z wadą wzroku. My chcemy pokazać te osoby, jak już wejdą na wyższy poziom, chcemy pokazać je w masowych mediach i powiedzieć ludziom, nie bójcie się tej metody rehabilitacji. A jak każdy z nas może rozwijać swój szósty zmysł? Wie pan co, tutaj no powinniśmy zacząć od tego, że ten szósty zmysł, czyli ta sensytywność, to nie jest u wszystkich jednakowa, tak? Nie każdy ma takie same predyspozycje, bo to się otrzymuje, gdy mieliśmy na przykład zginąć, a zostało nam to życie jakoś tam podarowane, jakieś tam cudowne uratowanie było, przeżyliśmy jakoś w dziwny sposób, to nam ta sensytywność jest darowana jakby, otrzymujemy ją i to się dziedziczy do trzeciego pokolenia, jest to zauważalne, więc bardzo łatwo to można sprawdzać, kto w jakim sposób jest sensytywny, chociażby po cechach, które opisuje, tak? Że przewiduje, że za chwilę ktoś zadzwoni, że miał widzenie na przykład jakichś duchów, że miał takie zjawiska paranormalne, bo zjawiska paranormalne to są kreacje, które się manifestują ludziom sensytywnym. To jest plaga u dzieci teraz. Dziecko coś widzi, ma wymyślonego przyjaciela, widzi duchy zmarłych przodków i trafia do psychiatry, tak? A to są dzieci sensytywne, niezwykle, niezwykle wartościowe dzieci, którym wystarczy powiedzieć, jak tym zarządzać, tak? No więc ta sensytywność jest tak, że niektórzy, którzy przeszli taki incydent na przykład, że byli podczas reanimacji, widzieli nawet tą swoją operację albo reanimację, tak? Z jakiejś perspektywy, bo się podpięli pod jakiś tam, pod jakąś kreację akurat. Ci ludzie mają tak wysoką sensytywność, że oni na przykład zaczynają leczyć, zaczynają przewidywać przyszłość i człowiek, który nie otrzymał takiej sensytywności, nigdy go nie dogoni, żadne ćwiczenia mu nie pomogą, tak? Więc jeżeli chodzi o sensytywność, to ją się otrzymuje. My stworzyliśmy taką skalę od 1 do 10. Ją się otrzymuje albo ją się dziedziczy i z tym nic nie możemy zrobić. Możemy tylko ten swój dar po prostu sensytywności wykorzystywać, nauczyć się wykorzystywać. Więc my nie możemy mówić w ogóle o tym, że sensytywność można wyćwiczyć. Tak? Można tylko, jeżeli się już ją ma w jakimś stopniu, można ją zacząć wykorzystywać. I tutaj właśnie te dzieci, które dostają tą sensytywność, my poprzez te zabawy uczymy te dzieci prekognicji, telepatii, bo te dzieci czytają sobie w świadomości uczestnika zabawy, tak, różne informacje. Jeżeli ja spojrzę na przykład rozrzucone kostki po stole, to dziecko potrafi do mojej świadomości skoczyć i to czytać. I w ten sposób mimowolnie rozwijamy telepatię u dzieci. To z automatu, prawie każde dziecko rozwija u siebie telepatię. Tak? Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to dorosłe osoby bardziej interesuje na przykład czytanie chorób, tak? Jasne widzenie, takie rzeczy. I tutaj, jeżeli chodzi o rozwijanie, nie ma żadnych takich magicznych metod, jak na przykład tam Więczysław Bronikow, znany z Rosji, każe się kłaść ludziom na kamieniach i wdychać energię kosmosu, tak? Wchłaniać. To są totalne bzdury, wie pan. Jedynym sposobem na rozwijanie jasne widzenia, zdolności leczenia, diagnozowania, to jest po prostu, to jest podejmowanie prób i zyskiwanie informacji zwrotnej. Czyli jeżeli na przykład na przykładzie leczenia powiem, bo dużo ludzi o to pyta. Wystarczy, jeżeli kogoś boli, na przykład partnera naszego, żonę, męża, dziecko, kogoś z rodziny boli brzuch, trzeba przyłożyć rękę do tego brzucha, skupić się na tym, żeby ten brzuch przestał boleć. Oczywiście to przykładanie ręki to jest taki symbol, tak? Bo my swoją świadomością leczymy ludzi, a nie jakimiś tam ceremoniami, wie pan. Przykładanie ręki nie jest konieczne. No ale załóżmy, że będziemy się trzymać tych takich standardów. Przykładamy rękę i myślimy, chcesz, by ci przeszło, tak? I później zyskujemy informację, pytamy, słuchaj, przeszło ci? A ktoś mówi, przeszło, tak? A na ile ciebie teraz boli? No, jedynka albo zero, a przedtem ile było? No, ósemka, tak? W skali do 10. No i zyskiwanie tych informacji zwrotnych daje nam przekonanie o tych naszych zdolnościach. I to jest jedyna metoda rozwijania tych paranormalnych zdolności. Po prostu wiara w swoje możliwości. A te wszystkie kursy, no nie chcę tutaj sobie za dużo wrogów narobić, tak, ale to one są troszeczkę bezsensowne. Na przykładzie tej ręki powiem. Dużo osób, które są uczone na jakichś kursach bioenergoterapii, jakichś takich innych,
pokrewnych, oni mówią, że trzeba swoją energią pracować, trzeba rękę przyłożyć gdzieś, nie, że ktoś tam czuje ciepło, mrowienie, coś tam. Ale dużo tych osób, jak praktykuje, to oni się łapią na tym, że dzwoni do nich ktoś z problemem i ten problem nagle znika. Przecież my nawet przy tej osobie nie stoimy, tak? Czyli te osoby o dużej sensytywności swoją wolą leczą. To jest jedyny mechanizm. To dotyczy wszystkich metod leczenia. BSM na przykład, tak, ta metoda. Wszystko to są kreacje po prostu. A no właśnie, bo to słowo kreacja już się powtórzył pan któryś raz. Jakby pan jeszcze wyjaśnił, czym jest kreacja, jak pan to definiuje? Wie pan co, jeżeli, no bo cały świat, który nas otacza, się okazuje, że on bazuje na zasadach kreacji. Tak? A kreacje polegają na tym, że człowiek tworzy jakąś ideę i w tą ideę wierzy. I im więcej ludzi w tą ideę wierzy, tym ta kreacja jest silniejsza. Czyli na przykład wymyślamy sobie jakiegoś ufoludka, jakąś rasę, że jakiś niebieski ufoludek istnieje, tak? I ktoś to traktuje jako fikcję literacką. Czytelnicy to czytają, ale im się to podoba, ta koncepcja, więc zaczynają w to wierzyć. I im więcej ludzi w to wierzy, tym ta kreacja jest silniejsza i potrafi się sama manifestować. Czyli wymyślamy jakąś rasę ufoludka, tysiące ludzi w to wierzą, tak? Nie, że wiedzą o tym, tylko wierzą, bo to jest różnica. Wierzą i powołują do życia taką kreację, która później w zależności od różnych czynników, my to nazywamy uchwytami kreacji, potrafi się manifestować, czyli widzimy te ufolutki, tak? Widzimy UFO, widzimy duchy, widzimy aury, to wszystko są kreacje, czyli ludzkie idee, w które ludzie wierzą, powołują je do życia. I tu jako ciekawostkę panu powiem, bo chyba za mało podrażniliśmy słuchaczy jeszcze dzisiaj, że na przykład znaki zodiaku, ta cała astrologia, to też jest kreacja, tak? Czyli my wierzymy na przykład, że jakiś bliźniak, czyli ja, ma jakieś określone cechy. I ja, uchwytem kreacji jest tylko to, że ja się rodzę z daną datą, tak? Ja się urodziłem w czerwcu. No i ja te cechy mam. Taka książka jest w kręgu znaków zodiaku Leszka Szumana. Jako młody człowiek ją czytałem. Się okazało, że ja każde zdanie z tej książki dotyczy mnie, tak? Ja to czytam i mówię, no jak? Przecież to jest niemożliwe, żeby gościu precyzyjnie opisał wszystkie moje cechy. Tam tylko raz się pomylił, bo napisał w jednym zdaniu, że bliźniak zawsze przynosi dobre oceny do domu, tak? Tylko w tym się pan Leszek pomylił. No ale ja zacząłem kombinować, no jak to jest możliwe, że to tak wszystko działa, tak? No i jak poznałem ten temat, to się okazuje, że to nie żaden układ gwiazd, planet, coś takiego to determinuje, tylko nasza wiara w to, tak? Jeżeli my sobie stworzymy wiarę, że bliźniak ma takie i takie cechy w jakiejś społeczności, tak, to się samo manifestuje. Czyli inne cechy znaku zodiaku, na przykład bliźniak może mieć inne cechy w Europie, a inne w Chinach, tak, bo tam w co innego ludzie wierzą. Okazuje się, że ta wiara w tą zależność od tych układu planet, od innych rzeczy, to właśnie ta wiara determinuje to, że to działa. Tak? No i ludzie zaczynają badać te zjawiska. Różni astrologzy badają, piszą kolejne książki i takiej ewolucji te kreacje ulegają. No ale na bazie naszej akademii, jak my zobaczyliśmy, jak działają kreacje, to zaczęliśmy świadomie tymi kreacjami zarządzać. Czyli mówimy ludziom, że coś działa tak, a nie inaczej, dużo ludzi w to wierzy i my sami sobie sterujemy tym, co dzieci potrafią, w jaki sposób. A jeżeli ktoś do tej pory napisał jakieś głupoty o widzeniu pozazmysłowym, o tym trzecim oku, o szyszynce i tak dalej, my tego, ten temat w ogóle zaniedbujemy, nie mówimy o nim, nie piszemy nigdzie i tych zjawisk nie obserwujemy, tak? Bzdurnych zjawisk. Czyli my pokazujemy, jak można wpłynąć na kreację, jak można tym światem zarządzać i dzięki temu, że tych dzieci jest coraz więcej, dzieci jest coraz więcej, które ćwiczą, rodziców jest coraz więcej, którzy w to wierzą, to te wszystkie zjawiska są coraz łatwiejsze do zauważenia. Jak 4 lata temu zaczynaliśmy, to ćwiczyliśmy jakieś tam, na przykład przez miesiąc, jakąś umiejętność moich dzieci. A teraz, jak ta kreacja zyskała na sile, to bierzemy dowolne dziecko z otoczenia i każemy mu coś zrobić, to dziecko to robi. Pokazujemy, jak kreacje działają, jak można nimi zarządzać, można nimi sterować, jaki mają wpływ na nasze życie. To ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Wie pan co?
Ja troszeczkę się tutaj wyłamię i nie powiem o jednym pytaniu, tylko powiem o takim zjawisku, dobrze? Bo ludzie, którzy widzą te dzieci wykonujące różne ćwiczenia bez wzroku, na przykład zauważają telepatię tych dzieci, bo takie dziecko, które ćwiczy, nagle zaczyna czytać myśli rodzica, oni się tym, wie pan, podniecają, tak nieładnie powiem, cieszą się, klaszczą w dłonie, rodzice i dzieci, tak? I oni mówią, jakie mam wspaniałe dziecko, ale wie pan co, tutaj nie ma żadnych takich refleksji, do czego to prowadzi. Bo ludzie mówią, o świetnie, tak, to moje dziecko będzie się uczyć świetnie w szkole, tak jak moja Letycja zna wyniki z matematyki przed tym, zanim zacznie liczyć, tak, już wie, jaki będzie wynik. Czyta sobie po prostu wynik. Oliver sobie czyta testy, tak, A, B czy C, która odpowiedź jest prawidłowa. Bezbłędnie to dzieci robią. I ludzie się skupiają na tych głupotach. Ale to uczenie dzieci ma pokazać, że świat w ogóle całkowicie inaczej działa. Świadomość człowieka, jak działa Alzheimer, Parkinson, tak? Jak działa autyzm u dzieci, jak to można znosić. A ludzie się koncentrują na tym, co widzą tu i teraz i żadnej refleksji, do czego to prowadzi. Nic. A przecież całą edukację trzeba będzie zmienić. Więc jeżeli chodzi, wie pan, o to pytanie, którego mi nikt nie zadał, to ja powiem tak, powszechnie ludzie nie zadają pytań, do czego to prowadzi. Nie zastanawiają się na tym. No żyją, tutaj powiem nieładnie, jak takie bezmyślne małpy, tak? Bo jeżeli chodzi na przykład o sport, nakręciliśmy z panem Józefem Dąbrowskim, ma taki kanał na YouTubie, nakręciliśmy cały odcinek o sporcie. Jeżeli dziecko wie, na przykład Oliver świetnie broni na bramce zasłoniętymi oczami, bo wie, gdzie leci piłka, on ją widzi, tak, bez wzroku, on wie, gdzie ona się za chwilę znajdzie, on wie, kto do kogo poda. Jak on chce, to widzieć układ zawodników na boisku, tak jakby z lotu ptaka, jakby tą swoją świadomość przeniósł w inne miejsce, tak. I my to pokazujemy na wielu dzieciach, bo w akademii graliśmy z zasłoniętymi oczami z wieloma dzieci w piłkę. Pokazujemy zastosowanie w karate, w walce na miecze. Ostatnio się taki filmik ukazał parę dni temu u Zygfryda Ciupki, taki kanał jest, gdzie film się zaczyna tym, jak Letycja rysuje sobie na przykład kota, a później jest pokazane zasłoniętymi oczami, a później jest pokazane, jak Oliver ze mną walczy na miecze i blokuje wszystkie moje ciosy bezbłędnie. Więc do czego to doprowadzi w świecie sportu? Przecież trzeba będzie robić jakieś badania antydopingowe. Czy jesteś sensytywny, czy nie jesteś? Jak jesteś sensytywnym bramkarzem, to nie możesz wyjść na boisko, bo będziesz wiedział, gdzie piłka za chwilę będzie, jak ktoś karnego strzela, tak? W tej edukacji te dzieci są po prostu no, niszczone, bo te dzieci powinny mieć inny system edukacji. Jeżeli dziecko zna z wyprzedzeniem wyniki zadań, to po co ono ma to liczyć na tej kartce, tak? To trzeba inaczej to dziecko rozwijać. Cały system edukacji musi ulec przebudowie. Wspomnieliśmy tutaj o wojsku. Wie pan, to jest katastrofa o tych technikach psi. Moje dzieci wchodzą do ciemnego pomieszczenia i wszystko robią zamkniętymi oczami, szukają przedmiotów jakichś tam. Jeżeli teraz mamy taki stan zagrożenia jakiś, dużo osób jest w wojsku, to dlaczego ci ludzie nie są badani, czy są sensytywni i dlaczego nie są uczeni na przykład, jak zlikwidować wroga w ciemnym bunkrze bez światła, tak? Przecież mój syn wejdzie, tam szczeli do wszystkich po kolei w środek głowy bez noktowizora. Jak ktoś stoi przed nim i broń ukryjemy gdzieś, na przykład w skarpetce, gdzieś tam w innym miejscu, no to on bezbłędnie pokazuje, gdzie ta broń jest, tak? Dlaczego ludzie nie są tego uczeni? Czyli ten cały system związany ze służbami specjalnymi, z obronnością, to wszystko też będzie musiało być przebudowane. My mamy takie ćwiczenie, może jako ostatnie to powiem. Mamy takie ćwiczenia, gdzie dzieci zbierają ze stołu kostki trzema palcami i te kostki muszą układać w rządku koło przed sobą. No i przychodzi do nas na zajęcia na przykład jakieś nowe dziecko, na przykład trzylatek, czterolatek, im mniejsze, tym lepiej. I my mówimy, to dobra, to teraz ty pozbieraj kostki. Ale my temu dziecku nie mówimy, jak ma to wykonać. I to dziecko bierze te kostki i dokładnie trzema palcami stawia przed sobą, czyli nie tylko sięga po to, że to jest możliwe, do tej świadomości globalnej, nie tylko my uruchamiamy kreację u tego dziecka, że to jest możliwe, ale dziecko sobie sięga także po metodę. Czyli dziecko wie, jak ma to zrobić. I to jest powszechne u nas podczas tych ćwiczeń. Dziecko wie, jak ma wykonać to ćwiczenie. Czyli niech pan zobaczy, dziecko sięga sobie po metodę, z tego, jak wy to nazywacie, pola my świadomością globalną, ale to nieważna nomenklatura. Ważne, że dziecko wie, jak to ma zrobić. Jeżeli teraz przez analogię się zastanowimy, a jeżeli my tworzymy sobie takie idee chorób na przykład, jak dziecko ma chorować, jakie ma mieć objawy, tak? Jak dziecko na przykład nazywane autystycznym, jakie ma mieć cechy? Czy to nie jest tak, że te dzieci sięgają sobie automatycznie po tą informację, tak jak
w przypadku tych kostek? No właśnie tak jest, tak? No i jeżeli zrozumiemy poprzez te zabawy, poprzez ten rozwój dzieci, jakie to ma konsekwencje dla wszystkich dziedzin życia, no to po prostu będzie rewolucja na świecie. W tym miejscu postawmy kropkę, bo to akurat bardzo dobra puenta do naszej rozmowy. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Pan Michał Reisner. Przez większość życia pracował jako analityk i programista baz danych, a dziś jest członkiem zarządu Fundacji Remedium, zajmującej się postrzeganiem pozazmysłowym u dzieci. Panie Michale, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panu za zaproszenie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski i kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.